słów o tym niezwykłym miejscu na mapie Warszawy, na mapie Polski, w której się znajduje. To skwer pamięci poświęcony żołnierzom poległym i zmarłym w operacjach wojskowych poza granicami państwa. Na tych orłach, jak na mundurze żołnierza polskiego, w postaci brązowych baretek umieszczono nazwiska 120 polskich bohaterów, którzy polegli w misjach zagranicznych. Najczęstszym gestem, który tutaj spotykamy, jest ten gest. Jak gdyby gest powitania i gest pożegnania ze zmarłym kolegą. Tak samo polski żołnierz jedzie na misję, bo to jest jego zawód i jego powołanie. Oni tam jadą po to, żebyśmy tutaj my mogli spokojnie żyć. Warszawa za to, że poprzez swoje zaangażowanie w akcję charytatywną cała rzesza kibiców Legii Warszawa dowie się o działalności polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju. Dla tych, którzy zostali ranni, poszkodowani, dla tych rodzin, którzy polegli na misjach poza granicami kraju, na pewno jest to jak najbardziej godne oddanie im szacunku i wsparcia. I po to właśnie między innymi powstało Centrum Weterana, żeby takie akcje organizowane przez Legię Warszawy były wspierane na rzecz weteranów i rodzin poległych żołnierzy.